Cześć wszystkim, ja jestem Flotar i dzisiaj jako buddy przejdziemy sobie mega trudny tor przeszkód autorstwa Tatka, który mi wysłał. Jeżeli ktoś będzie chciał podesłać właśnie mapę z torem przeszkód, czy też jakąś mapą, która polega na zabiciu na różne sposoby buddy'ego, to oczywiście mail będzie w opisie i mam nadzieję, że Tadek się o to nie obrazi, ale wrzucę także jego paczkę modów, z której korzystał przy tej mapie, gdyby ktoś chciał po prostu skorzystać z tych wszystkich rzeczy. Mapa jest na wersję 1.7.10 i mamy tutaj zasady. Graj na game rule, keep inventory true. Sprawdzaj każdy blok, niektóre pokoje tego wymagają. Nie niszcz niczego, nie wychodź poza mapę. Graj na game mode 2. Tylko pytanie, czy tu... Dobra, jest game mode 2. Nie cheatuj. Tej tabliczki nie powinno tutaj być. Można podglądać drugiego gracza w niektórych poziomach. Okej, okay, ale tu ja jestem sam, więc nie wiem, czy mapa jest zrobiona na singla, czy na multi. W sumie nie było to napisane. W niektórych pokojach są poukrywane wskazówki. Ja już sobie tutaj sprawdziłem. Zobaczcie, to są właśnie takie niewidzialne bloki. Wskazówka, ucz się mój flotarze, ucz, bo wiedza to klucz. Piękny rym. I do widzów zostawcie łapę w górę, jeżeli oczywiście chcecie więcej tego typu map. Właśnie ja lubię mapy na modach, wy pewnie też lubicie, także strzelcie tą łapę w górę. Jeżeli ktoś jest tutaj nowy, zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału wraz z dzwoneczkiem. I przypomnę tylko, że na G2A z kodem Flotar macie 3% zwrotu na gierki. Tam zawsze są promocje, zawsze coś można dobrego sobie kupić. Kamery są ważne do końca mapy, okej. Okay. Mapa zrobiona przez gracza Tadek. Jeszcze raz dzięki Tadek za podesłanie tego. Spawn point wygląda tak. Tylko widziałem, że jak sobie przeglądałem tą mapę już przed nagraniem, to po prostu niektóre spawn pointy nie działają, dlatego będę po prostu sobie sam je robił. Okej, start. I kompletnie nic tutaj się nie zmieniło. Pytanie, kamera. Okej, mamy kamerę, w niektórych pokojach są poukrywane wskazówki. No właśnie tu są pewne rzeczy, bo ta ściana wygląda, zobaczcie. Te briki wyglądają na takie, przez które można by było przejść. Ja jestem prawie pewien, że jest tutaj możliwość przejścia przez te briki, czyli te cegły. Z tego co sprawdzałem, ten przycisk powinien mnie zabić. Niestety, jak widzicie, nie działa w żaden sposób. No mapa nie jest w 100% dopracowana, okej? Okay? Jakie pierwsze wrażenie jest, jest całkiem średnie. Tutaj też ta ściana powinna zniknąć. Z jakiegoś powodu nie zniknęła. I z tego co widzę, są tutaj inne bloki. Także ja od razu widzę, patrzcie, jeżeli sobie wejdę... Uwaga, co to jest? Spawn point. O, dziękuję za spawn pointa i mamy kamerę. Okej, mamy monitor, kamera, pek, bierzemy sobie jedynkę i mamy tutaj różnego rodzaju pokoje i chyba mamy nawet pokazane, jak dokładnie powinniśmy iść, bo tutaj po prostu pod tym są bloki emeraldu. Czekajcie, ja sobie tylko to sprawdzę. Tak, widzicie? Dokładnie tak to działa, tak jak myślałem, także ja jestem już... ja wiem po prostu, jak mam to przejść. Proszę bardzo, pek, przycisk. Jest i tutaj mamy kolejny. Okej, okay, to jest przycisk do tych drzwi i chyba kolejnego spawn pointa sobie dałem. Jak widzicie, będę co chwilę zmieniał game moda, jeżeli będę robił jakieś cięcie, jeżeli na przykład coś nie będzie dokładnie działało. No, na innych wersjach Minecrafta po prostu mogłem to jakby... Okej. Okay. Aha, dobra, no dobra, rozumiem, okej, kolce, dzięki za kolce. Kiedyś mogłem po prostu to jakby wyczyścić ten ekran menu, a tutaj nie mam pojęcia, co mam teraz zrobić. Dobra, mamy pochodnie, mamy... dobra, dywan, który jest jednocześnie trapdoorem. No to jest kurde piękne, dlatego ja uwielbiam mapy na modach, chyba że ktoś ma... Bardzo dobry pomysł na mapę bez modów, wiecie, jakiś command bloki, wykorzystanie różnych rzeczy. Dobra, zobaczmy, co jeszcze tutaj trzeba będzie zrobić. Gram oczywiście jako buddy z gry Kick the Buddy. Powiedzmy, że buddy musi uciec z najtrudniejszego toru. Dobra, i tutaj mamy tak. Wolno dotykać eksponat. Ujejku, jakie fajne figurki. Co to robi? Aha, dobra, okej, to są tego rodzaju figurki. Dobra, to nie, może nie powinienem tego robić. Czekajcie, tu jest jakiś przycisk. Okej, spawn point. Dobra, dzięki za spawn pointa. I nie mówcie, że ja muszę po prostu znaleźć... O kurde, muszę znaleźć przejście. Bo to nie są zwykłe obrazy. To są obrazy, które są jednocześnie drzwiami. Także mówię, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z tej paczki modów, to jest link, jest właśnie link w opisie. Gdybyście znali jeszcze jakieś fajne właśnie mody, które można dodać do tej paczki, właśnie żeby ją udoskonalić, żeby jeszcze robić bardziej dziwne, nie, jeszcze dziwniejsze pułapki, jeszcze dziwniejsze tory przeszkód, to śmiało możecie to zrobić i nie mam pojęcia, co mam tutaj teraz ogarnąć. To jest dziwne. W ogóle wiecie co? Czekajcie. Tu są dwa obrazy. Tu jest jeden obraz. Okej. Okay. Czekajcie. Bo on mówił, że są jakieś ukryte drzwi. Ale po prostu zobaczcie. Wszędzie są po trzy obrazy, ale tutaj są dwa obrazy. Uwaga.
A, chyba nie ma. A, dobra, jest. Jednak jest, tajemne przejście. Super hint, super podpowiedź. No i co, nie oświecił cię? Serio, nie robi ci się jasno w głowie? No co, nie oświecił cię? Serio, nie robi ci się jasno w głowie? Jasno w głowie. Kiedy się robi jasno w głowie? Jeżeli wpadasz na rozwiązanie... Dobra, tu jest kamera. Tu mamy oczywiście jeszcze te kamery. Czekajcie, mogę ich użyć? Mogę. O kurde. Dobra, mam na razie dostęp do pierwszej kamery, czyli dalej nie będę wiedział, jak to zrobić. Tutaj coś jest. Tutaj coś jest? Czekajcie, to jest jakaś dziwna pochodnia. Chwila. To jest przycisk! Dobra, rozumiem to, ale zarąbiste. Powiem wam, że myślałem, że to jest taki cień padający od pochodni albo coś takiego, ale nie. Jednak to polegało troszkę na czymś innym. Ale widzicie, jak fajnie jest zrobiona mapa? Nie shiftuj w tym pokoju. Dobra, tutaj mamy jakąś skrzynkę. Czekajcie, co to jest? I dostanę coś? Nie, chyba nie. Tutaj jest jakieś to... O, widzicie, trzeba sprawdzać. Hint, bloki kłamią. Nie są tym, czym się wydają. Dobra. Czyli jeżeli mamy jakieś... Bloki kłamią. Skup się powolutku do celu. Zatrzymuj się na każdym bloku, a dasz radę. Przecież to jest zwykły parkour. O! Okej, okay, dobra. Fuck, co to... Dobra. Powiem wam, że to było dziwne. To nie były zwykłe bloki, ale taka rada. Jeżeli robicie mapy, to róbcie je tak, żeby w razie, gdybym jakiegoś fejla przyjął, to żeby dało się to przejść najlepiej jeszcze raz, bo teraz jeżeli bym sparł, jeżeli by mi się nie udało, no to jestem w dupie. Totalnie nic nie mógłbym zrobić, chyba że to jest jakieś tajemne przejście, ale z tego... O Jezu, lawa. Dobra, jest tam lawa, ale widzę także, że jest tam przejście, także musimy zrobić to w ten sposób. Dobra, jest spoko. Tam są przyciski. Wiecie co, ja sobie tutaj zrobię spawn pointa, bo wcześniej spawn pointa miałem tam na górze przed tym jeszcze torem. A jeżeli coś mi się tutaj stanie, chyba że to jest zwykły labirynt. A dobra, to jest zwykły No tak, to jest prawie zwykły labirynt. Okej, okay, gdzie to było? Gdzie to był? Tutaj? Chyba ten blok, albo te dwa bloki. Dobra, skaczemy. Pięknie. Bo tutaj już jestem bezpieczny, tak? Dobra, jestem bezpieczny i co to jest? Spawn point. Okej, okay, to są jakieś drzwi i tutaj też są drzwi. No dobra, wejdźmy sobie. Wygrana. A, dostałem Widera na 30 sekund. Nie wiem, czy ten Wider mnie nie zabije. I co ja mam tutaj dalej zrobić? Nie mogę wejść. Okej, okay, tam w ogóle... Okej, okay, to jest Portal Gun. Będzie coś z Portal Gunem. Powiem wam, że naprawdę fajny tor przeszkód. A, to jest Companion Cube właśnie z Portala, z tego co wiem. I to możemy przesuwać. A, ja mam wyjść na górę. Dobra, patrzcie, pyk. Wchodzimy sobie na górę. Jeju, jakie to jest piękne. Dobra, i tutaj mamy bloki, no to na shifcie sobie będziemy to przechodzili. Okej, okay, tylko jakieś te bloki nie działają. Ty, dlaczego ja mogę... Ja stoję w powietrzu. Okej, okay, stoję w powietrzu. Dobra, hops. A, dobra, rozumiem. Chyba rozkminiłem tą zagadkę od razu. Słuchajcie, to jest... O kurde, gdzie ja jestem? A, dobra, to jestem tutaj, wszystko jest dobrze. Rozkminiłem tą zagadkę od razu. Wejdźmy sobie na naszego... O, chyba ktoś się zbagował, a tym kimś jestem ja. Czekajcie, bo ten Companion Cube... Coś się dziwnego z nim stało. My musimy nie chodzić po tych blokach. Tych blokach jakby lapisu, tylko my mamy chodzić po tych blokach. Kurde, czyli blokach... Co to było? Blokach bariery. Dobra, czyli teraz powinno mi się to udać. Jak ja mam tam przejść? Po prostu jak ja mam tam przejść? Czyli ja muszę wskoczyć bezpośrednio tutaj. Tylko pytanie, czy to mi się... Uda. Dobra, udało mi się. Proszę, jest, dobra, mamy spawn pointa. I tu jest tak. Masz doprowadzić energię do... Tego Sztynksa po drugiej stronie, okej, okay, rozumiem, to jest to, grałem w Portala, przeszedłem samouczek, także wiem o co chodzi. Weź Portal Gun, wyłączasz portale pod R. Dobra, bierzemy sobie, halo Portal Gun. Czekajcie, ten Portal Gun jakby nie działa. Prawy klik, muzyka zarody zawiera prawa autorskie z gry Portal 2, a to nie będę puszczał. Portal 2 ma naprawdę fajny soundtrack, ale nie będę wam go puszczał po prostu. Okej, okay. Nie wiem, czy tak to powinno wyglądać, czy ja nie mogę chwycić tego Portal Guna, dlatego ja sobie go, uwaga, cheatuję. Portal Gun, tylko kurde, który to jest? On nie ma ziemniaka, na pewno, z tego co widzę jest ziemniak. Czyli to będzie ten? To będzie ten Portal Gun? Bo
jestem pewien, że powinienem go tutaj chwycić, bo jest weź Portal Gun. No, robię po prostu wszystko, żeby go chwycić, a to nie działa. Dobra, mamy Portal Guna i musimy zrobić tak. A nie mogę tutaj postawić tego. Dobra, czyli to... Czekajcie, to leci tak. Tylko... Jak ja mam to zrobić? O kurde, zostałem rozwalony na strzępy, co to jest? Aha, to są jakieś lasery, dobra, niewidzialne lasery. Ja muszę zrobić tutaj, żeby ten promień przeleciał, tylko że ta tabliczka mi tutaj trochę przeszkadza. Uwaga, ja miałem nie niszczyć żadnych bloków, ale wydaje mi się, że nie ma innej możliwości. Patrzcie, ta tabliczka leci tutaj, znaczy ta energia leci tu, w to miejsce. Dobra, sprawdźmy teraz, jak to będzie. Nie, muszę po prostu niżej portal postawić. Nie wiem, czy to jest niedopatrzenie, czy nie, ale spoko, ja to zaraz naprawię. No, i o coś takiego chodziło. Dobra, poszła tam ta energia? Okej, teraz się odbija. Dobra, czy to tak miało wyglądać? Tu w ogóle są jakieś bloki, tylko to z jakiegoś powodu nie łapię. Dlaczego nie łapię, skoro jestem na 100% przekonany, że udało mi się to zrobić poprawnie? Zobaczcie, te bloki wyglądają na takie, które... tu jest taka lampa redstone'owa, powiedzmy, i ona się aktywuje wtedy, kiedy my trafimy w to. A ja w to trafiłem już. No fajna mapa, ale albo jestem po prostu głupi i nie, czegoś nie potrafię zrobić, albo jest to dziwnie zrobione. Dobra, muszę się dać temu zabić. I trzeba zniszczyć te bloki. Czy tego chcemy, czy nie, musimy zniszczyć te bloki. Dobra, znowu game mode 1. Widzicie? No, to jest przejście. No, to po prostu wygląda jak taki niedziałający mechanizm. Dobra, zostawmy to. Ty, fajnie, że przedmioty przechodzą przez przez tego Portal Guna. Okej, okay. Możesz pominąć parkour używając Portal Guna na czarnej półce skalnej. Dobra, jest zaznaczona blokiem diamentu. Blok diamentu. A, tak w ogóle wygląda tor. Bardzo ładnie. Jednorazowa droga. A chyba chodzi o tą drogę, także na razie z tego nie będziemy korzystali. Ja sobie oczywiście zrobię tutaj spawn pointa, bo nie widziałem nigdzie przycisku, a nie chce mi się biec z tamtej całej drogi. Okej, tam są mechanizmy redstone'owej, mamy dwie drogi z tego co rozumiem, ale gdzie jest ta półka skalna? Tam są jakieś bloki diamentu. Nie, portal się pojawił. Dobra, ale spróbujmy go przejść, bo to by było troszkę oszustwo. Weźmy sobie tą jednorazową... Aha, dobra, już rozumiem, dlaczego to była... dlaczego to była jednorazowa droga. Hops. Co to jest? Okej, okay, te słupki chcą mi zrobić krzywdę. Zobaczymy, może się uda przejść tego parkoura. Hops, a... Spróbuję jakoś doskoczyć do tej drogi jednorazowej, bo no nie wiedziałem na początku, o co chodzi. Czekajcie. A jeżeli zrobiłbym... Nie, no nie chcę korzystać z Portal Guna. No nie chciałbym korzystać z Portal Guna, bo to by było po prostu zbyt łatwe. Dlatego idźmy sobie tu. Idźmy sobie tu. Aha, dobra, rozumiem. Bardzo dobre. Tyle rzeczy dają mody. Tyle nowych rzeczy fajnych można tutaj zrobić. Okej, okay, ja muszę teraz wskoczyć tam. No, przecież to elektryczne gówno, które tam jest, przecież tego się nie da przeskoczyć. Chyba, że jakoś tak zrobię. To i tak mnie po prostu porazi tym prądem. Już bałem się, że mi Minecraft skraszył je teraz, ale nie, jednak nie skraszował. Dobra, zróbmy to troszkę inaczej. Ja chcę się dostać tu. Okej. Okay. Uwaga. Najgorszy użytkownik Portal Guna. Tak, to właśnie Buddy jaka flotar. A ja nawet w ten portal nie mogę skoczyć. On chyba jest jakiś popsuty. Ale dobra. Słuchajcie, mam Portal Guna, więc na pewno mogę z niego normalnie korzystać. A jeżeli mogę z niego normalnie korzystać, no to spróbujemy... Chciałbym się dostać tam na górę, ale chyba to nie będzie za bardzo wykonalne. Chyba autor pomyślał o tym, że ja czegoś takiego mogę próbować. Okej, tutaj nie mogę przejść. Dobra, tutaj nie mogę przejść. No to czekajcie, to było tam? Miejmy nadzieję, że to o to chodzi. Nie, i tutaj też nie mogę przejść.
Dobra, a tutaj? Kurde, niby mogę skipnąć ten parkour, ale niestety nie mogę go skipnąć, bo coś po prostu nie działa. Dobra. Czy jest inna droga tutaj? Jeżeli na ten blok wskoczę... A nie, no dobra, to jest blok niewidzialny. Tam jest lawa. Okej. Okay. Ej, czy to jest oszustwo? Czy to jest oszustwo, jeżeli po prostu wykorzystałem sobie portal Gana? Tak, by to nie było nigdzie napisane. Nie korzystaj z portal Gana, bo tak to ci się tego... To nie uda. Okej, okay, tak wygląda... Tak wygląda ten parkour. Bardzo ładnie. Okej, okay, aha, i mogę sobie wejść tam. Tu w ogóle są jakieś... Dobra, bym zrobił sobie coś takiego i... Pyk. Uwaga, uwaga, uwaga! I proszę bardzo, przeszedłem parkour. Niekonwencjonalną metodą. Czekajcie, chcę zobaczyć. A, tu była ta półka skalna, o której mówił. Dobra, przeszedłem parkour, ale przynajmniej nie musieliście oglądać, jak kaleczę to. Fajnie, że są różne sposoby przejścia tej mapy. Dla każdego na pewno coś się znajdzie fajnego, miłego. Okej. Okej, mamy przycisk. Nie mam pojęcia, co to jest za przycisk, ale wiem, że muszę tutaj gdzieś iść. Ty, ciemno jest. Nie mam pojęcia, w którą stronę idę. Dobra. Cokolwiek, jakiś punkt orientacyjny. Okej, stamtąd przyszedłem. Dobra, to teraz idziemy sobie w lewo. Teraz idziemy prosto. Teraz się obracam. O, jest pochodnia. Dobra. Jak coś tak samo nic nie widzę. I mamy drzwi. Czyli przeszedłem jakiś mega ciemny labirynt. Tutaj mamy... kliknij obie. Dobra. Mamy easy spawn point. Spoko. Aha. Ty, jakoś udało mi się... Golden Egg. Jakoś udało mi się z tego wywinąć. Tylko pytanie, co ja mam tutaj zrobić, jeżeli spadła tutaj klatka, a ja widzę, że tam jest miejsce, do którego najprawdopodobniej muszę się udać. Jedynka. Nie, to nie jest ta kamera. Czekajcie, czy ja mam jakąś inną kamerę? Dostępną? Chyba tylko tą pierwszą. Tak, mam na razie dostępną tą pierwszą. Nie wiem, czy później będzie jakoś to inaczej jeszcze zrobione. Dobra, sprawdźmy te... zbiorniki z lawą. Może wiecie, jeden to jest fake lawa i będę mógł sobie przejść tam dalej. Chociaż z tego co widzę, raczej to jest te właśnie bloki netherowe. Tylko, że ja nie mogę niszczyć żadnych przedmiotów, ale mogę dać sobie portal. Tylko co mi da portal, skoro to była pułapka? Ale powiedzmy, że... powiedzmy, że się zabiłem. Kliknąłem sobie slash kill. I pojawiam się tutaj. Co dalej mogę z tym zrobić? Ja bym cały czas mówił, że ta klatka jest źle zlokalizowana i dzięki temu nie przejdę dalej. Czekajcie, a może to jest niewidzialny obsydian? A może powinienem wrócić? Albo... Chwila. Pomyślmy. Jak przejść to netherowe coś? Portal, okej, portal na to nie może iść. Chyba tu jest podstawową bronią portal po prostu. Tutaj mamy kamerę, której mi nie pokazuje. A ja na pewno dobry klocek wziąłem. Golden Egg. Dobra, sprawdźmy, o co chodzi z tym jajem. Okej. Okay. Mamy jajo smoka. Okej, okay, to... Ty. To jajo chyba zaczyna się... Okej, okay. Jajo zaczyna się wykluwać. Halo, policja. Nie wiem, czy tak to powinno wyglądać. Dobra, ja sobie poczekam za drzwiami. I czy to będzie wybuch po prostu? Może ja to jajko powinienem tam postawić? Dobra, mamy złote jajo. Zapomniałem o tym w ogóle. Mamy piórko, nie wiem skąd się to piórko wzięło. I za chwilę nam się wykluje. Uwaga, może to zniszczy te barierki i zniszczy tego netherracka i będę mógł przejść dalej. Tak przynajmniej sobie bym to wyobrażał. Kurde, o co chodzi z tym jajem? Czemu? Co to jest? Cześć kolego. What? Czemu ja mogę na małym Steve'ie sobie jeździć? No dobra. I widzę, że zniszczyło tego netherracka, dlatego ja muszę też zniszczyć tą klatkę. Sam. Proszę bardzo. Powiedzmy, że tak miało być. Kurde, sorry za używanie tego game moda, ale jak widzicie, nie jest to jakoś zależne ode mnie. Dobra. Co ja mam tutaj? Aha, mam zrobić coś takiego. Dobra. O kurde, to będzie ciężkie.
To będzie bardzo ciężkie, żeby to zrobić, ale spoko, za chwilę ogarnę, czyli tak, to jest tor. A, i tu są te słupki, które rażą prądem. Mhm. Dobra. Rozumiem. Teraz na shifcie sobie będę chodził. Czyli tak, muszę iść na początku w lewo. Dobra, widzę tam złoty kolec, także na 100% będę musiał tam iść. Dobrze, że te kolce nie zabijają do samego końca. Że te kolce nie zabijają do samego końca. A. Dobra, łatwiutko. Teraz już wiem, patrzcie. O Jezu. Ty. Czemu on ma moją głowę? I mojego skina? I w ogóle jakoś tak bardzo podobnie do mnie wygląda. Dobra, teraz tak. Teraz, żeby nie uderzyć tylko w nic. I uwaga, uwaga, uwaga. I to pewnie będę musiał przeskoczyć. Prawie udało mi się to przeskoczyć. O jejku, trudna mapa. Trudna, ale fajne. Podobają mi się właśnie tutaj pomysły. Na tej mapce. Dobra, ja w sumie mogę to przebiec. Jak już i tak znam drogę. Czekajcie, pyk. Jest. Difficulty, dobra, peaceful i spawn point. Dzięki wielkie. Tu by doprowadź itemki. Mamy wiatraki, dobra. Tu mamy przedmioty. Przedmioty wypadają skąd? Dobra, weźmy, aha. Bloki redstone'a. Gdzie te przedmioty wypadają? Włączmy może pierwszy wiatrak. Okej, okay, nic nie widzę tutaj. Może jeszcze więcej tego musimy dać. Okej, okay, był tam blok redstone'a. I teraz musimy włączyć ten wiatrak. I co? Już? Już to na tym polegało? Tu doprowadź itemki. Tam w ogóle jest jakaś skrzynia. Zastanawiam się, o co dokładnie z nią chodzi. Ty, otworzył mi się drzwi. Okej, okay, wystarczyło doprowadzić jeden klocek redstone'a. Ty. Okej, okay. Wyszedłem poza mapę. Nie wiem, czy to tak miało wyglądać, ale powiedzmy, że nie. Powiedzmy, że te kolce miały mnie zabić. Także wróćmy sobie na początek i ogarnijmy, jakie jest dokładnie przejście. Tak się spodziewałem. O kurde. Dobra, to jest tu. Tak się spodziewałem, że coś będzie na rzeczy. Tutaj w ogóle są niewidzialne. A nie, to nie są niewidzialne ściany. Tu jest niewidzialna ściana. O. A tam co jest dalej? Tylko chyba nie da się zrobić takiego jumpa, widzicie? Tu jest na dwa klocki niewidzialny diament i tego raczej się nie da zrobić, także idźmy w tą stronę. Dobra. O, przycisk. I portal. O kurde. I tu powinien właśnie być spawn point. Chyba. Dobra, biegnę. Fuck. Dobra, kolce się za mną wysuwają i chwila przerwy. O kurde, tu już będą trudniejsze kolce. A, zjem sobie mięsko. W ogóle to pomieszczenie dziwnie wygląda, nie? Nic wokół mnie nie ma, tylko kolce i portale. Dobra, jestem gotowy. Ała, 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 ała. Mogę przyjść? Ty. Ty, tam było okno na świat. Co to jest? Dobra, to jest znowu chyba troll przycisk. Ale to uda mi się przejść bez żadnych problemów. Dobra. Co? To był... Wieżyczka z portala to była. A, i ta lawa, która mnie nie bije. Dobra. Ty mnie bijesz? Nie, ty mnie w ogóle nie bijesz. Spawn point. Co? Dobra, jak ja mam to przejść? Jest tu jakieś tajemne przejście, żeby to jakoś ominąć? Ale zarąbista mapa. Dobra. Wow! Okej, okay, udało mi się to przejść. Chyba. Tu mamy jakieś okienko znowu. I mamy kolce. A, ład! Aha, tam jest wiatrak włączony i dlatego mnie tutaj daje. Mamy radio lub... Aha, to są po prostu, to jest muzyka z portala. Piosenki. Ale czy to jest koniec mapy? Czekajcie. Ja chcę sobie to sprawdzić, ten przycisk. Spawn point. Wow, 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 wow. Da się kurde wyłączyć ten pieprzony wiatrak? To jest jakaś masakra. Obejrzyj wszystkie kamery na nagraniu, dobra? O, spróbuję, tylko wiecie co? Jest taki problem.
To nie jest tak, że ja nie chcę tam iść. Albo coś w tym stylu. A, dobra, to jest jakaś chyba podłoga po prostu, która mnie wypycha. Dobra, tą skrzynkę. Kamera, dobra, zobaczmy sobie wszystkie kamery. Dwójka. A, trójka. Okej, to był ten parkour, który nie działał, że tak powiem. Czwórka. Okej, to jest z drugiej strony parkour. Ósemka. Rozumiem, że tu są po prostu wszystkie te tory przeszkód, wszystkie przeszkody, które mijaliśmy. To jest kolejne spojrzenie na ten parkour. Dobra, weźmy 19. Chyba, że tu są jakieś easter eggi, które warto sprawdzić. A weźmy sobie ostatnio. Dzięki za zagranie mojej mapy. Aha, czyli po prostu to jest koniec. To jest już koniec tej mapy. Zobaczymy jeszcze przedostatnie. A właśnie, bo tutaj mamy te dwa pomieszczenia. Okej, dwa pomieszczenia. I'm sorry, you cannot use this scanner, it's owned by Tadek. Okej, czyli Tadek to jest skaner Tadka. Ja mu dziękuję za podesłanie tej mapy, bo naprawdę bardzo fajna. Było parę malusieńkich takich błędów, że na przykład tam redstone nie zadziałał, chyba że po prostu coś źle robiłem, a była taka opcja. Jeżeli ktoś chce wysłać mi mapę, to oczywiście linka znajdziecie w opisie. To był buddy, który przychodził mapę, aka Flotar, czyli ja, który też przechodził tor przeszkód w Minecrafcie. Dzięki za oglądanie. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Na razie. Cześć.